służbą czy pracą jest to, że jestem wykładowcą w seminarium w WBST, Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym. Ukończyłem to seminarium 6 lat temu i później też mogłem robić studia magisterskie. Teraz się doktoryzuję i jestem w WBST. Jestem częścią Katedry Teologii Systematycznej. Dyrektorem tej katedry jest prezbiter dr Mateusz Wichary i tam właśnie w tej katedrze prowadzę zajęcia z kilku przedmiotów, z dogmatyki, z wiedzy o baptyzmie, ze wstępu do teologii protestanckiej i z teologii XX wieku. Więc te tematy takie dogmatyczne są mi bliskie i stąd, kiedy z pastorem Marcinem właśnie rozmawialiśmy o tych tematach, o których mógłbym powiedzieć, to padł temat na Kościół i w ostatnim roku prowadzę też zajęcia z eklezjologii. Eklezjologii, czyli nauki o Kościele. I dwa z tych wykładów, które mam w seminarium, trochę skróciłem, trochę poprzerabiałem, aby tutaj z wami się nimi podzielić i dotknąć tego, skąd się Kościół wziął. Dlatego, że często chyba wydaje nam się, mi na pewno się wydawało, że Kościół był takim jakby planem B. Że planem A Boga był Izrael, ale z Izraelem nie wyszło i stąd się wziął Kościół. To myślę, że tak nie jest i to chciałbym pokazać, że Kościół od początku był w Bożym planie i że tak naprawdę to, co działo się wcześniej, działo się po to, aby Kościół mógł powstać. A na drugim wykładzie powiem trochę o tym, co to w ogóle jest Kościół, jakie są atrybuty Kościoła. Chciałbym też, aby to nie były jakieś tam po prostu suche wykłady, dlatego że wielu z was mogłoby znacznie więcej powiedzieć na temat Kościoła niż ja, jako młody człowiek, który gdzieś tam dopiero w tym wszystkim się tego wszystkiego się uczy i doświadcza. Stąd mam nadzieję, że będzie też czas na pytania, na to, że będziemy mogli trochę ze sobą porozmawiać. Mam nadzieję, że to będzie zachęcające i może też pomoże nam jakieś rzeczy sobie usystematyzować. Dodam też, że jeśli ktoś z was na przykład chciałby w jakiś sposób dalej edukować się teologicznie i biblijnie, to chcę zrobić krótką reklamę WBST. Nasze seminarium, jeśli chodzi o biblistykę, jeśli chodzi o naukę dotyczącą Biblii, myślę, że jest najlepszą szkołą biblijną w kraju. Mamy bardzo dobrych wykładowców, bardzo dobrych specjalistów i można do tego seminarium nie tylko dołączyć poprzez 3-letnie studia teologiczne. One na razie są zaoczne, ale są plany takie, aby stało się również dzienne. Obecnie w seminarium jest ponad 100 studentów. To jest taki niezwykle przełomowy rok. Przez wiele lat w seminarium było około 15-20 osób. W ostatnim roku rektor, prezbiter dr Włodzimierz Tasak przysłał maila do wykładowców z informacją, że jest ponad 100 studentów. To nie są tylko studenci studiów licencjackich 3-letnich, ale są też studenci kursów rocznych. I to taka duża grupa się zrobiła. Jest to błogosławieństwo pandemii. Jakkolwiek możemy na nią narzekać, jest to błogosławieństwo pandemii. WBST po prostu bardzo dużo zajęć prowadzi online i mnóstwo ludzi zdecydowało się, stwierdziło, że skoro i tak siedzą w domu, no to mogliby to jakoś wykorzystać i dołączyli do różnych zajęć. Są też takie kursy, na które nie trzeba się zapisywać na cały kurs, ale można sobie wykupić dostęp do jednych zajęć, na przykład do takiej eklezjologii i uczestniczyć w zajęciach, które interesują kogoś z danego tematu. Więc to seminarium nasze naprawdę przeżywa, czy mam nadzieję, że wchodzi, nie przeżywa, ale że wchodzi w takie swoje bardzo dobre lata. Zachęcam was, módlcie się o seminarium, wstawiajcie się za nami. To jest taka, myślę, że ważna praca. Ja się w seminarium bardzo dużo nauczyłem. Wierzę, że jako student zostałem tam dobrze przygotowany. Cieszę się, że mogę też w tym pomagać teraz już z tej strony wykładowej. Tak naprawdę, tak jak wykształcimy często ludzi w seminarium i czego ich tam nauczymy, to potem będzie się działo w zborach. Oczywiście wielu rzeczy seminarium nie nauczy, które trzeba sobie samemu przeżyć. Ale jeśli będziemy wykonywać tam dobrą pracę, to wierzę też, że nasze zbory będą znacznie zdrowsze. Więc proszę, pamiętajcie o seminarium. Więc eklezjologia, czyli nauka o Kościele, Kościół, czyli co? I motywuje mnie ta pieśń, jedna z moich ulubionych, o jakże kocham Twój Najświętszy Boże Dom. I temat Kościoła, tak jak to mówiłem dzisiaj na kazaniu, od tego zacząłem, od mojego urodzenia jest mi bliski. Od kiedy się nawróciłem i stałem się członkiem zboru, to już w ogóle. A teraz staram się też to na tyle zgłębiać, aby rozumieć, co Pismo Święte mówi o Kościele. Więc czym jest Kościół?
czym jest Kościół. Są trzy takie perspektywy. Najpierw omówię perspektywy wyznaniowe. Co mówi Kościół rzymskokatolicki, co mówi Kościół prawosławny, co mówi Kościół protestancki, a potem zobaczymy, co mówi Biblia o Kościele. Więc czym jest Kościół? Z perspektywy rzymskokatolickiej można by powiedzieć, czy w Watykanie ktoś mógłby usiąść jako reprezentant Kościoła rzymskokatolickiego i powiedzieć: Kościół to my. To jest zapis z deklaracji Dominus Jezus autorstwa Józefa Ratzingera, czyli Benedykta XVI, który napisał tak. Istnieje zatem jeden Kościół Chrystusowy, który trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra i przez biskupów w łączności z nim. Więc z perspektywy rzymskokatolickiej Kościół to organizacja rzymskokatolicka, to papież, to hierarchia, to sukcesja, to magisterium, to sobory, to tradycja, to zarządzanie sakramentami, to udzielanie łaski i wszystko to, co z Kościołem jest rzymskokatolickim jest związane, więc po rzymskokatolicku Kościół to my. Z perspektywy prawosławnej, mam kilku kolegów, którzy są batiuszkami prawosławnymi, więc kiedy się przygotowałem, zadzwoniłem do nich i mówię do niego, do mojego kolegi, mówię: Michał, jakbyś miał powiedzieć, co to jest Kościół, to co to jest Kościół? I kolega właśnie mój mi powiedział, że z ich perspektywy Kościół, od kiedy rozłączyli się z Rzymem 1000 lat temu, nie uznają żadnego biskupa za najwyższego, więc mówi, że o Kościele świadczy liturgia. Że Kościół prawosławny uważa się za jedynego depozytariusza wiary oraz za Kościół jedynie ściśle trzymający się tradycji ojców Kościoła powołany przez Jezusa Chrystusa. Więc on mówi, jeśli ktoś przestrzega liturgii, jest w tej łączności i uczy się od ojców apostolskich, no to jest właśnie w Kościele. Z perspektywy protestanckiej, oczywiście protestanci w czasach reformacji odłączyli się od Kościoła rzymskiego, więc naturalnie trzeba było przeformułować to, co rozumie się jako Kościół. Wyłączyli się spod władzy papieża. Reformacja sprawiła, że Ewangelia stała się podstawą tego, że ktoś może nazywać siebie chrześcijaninem, a nie przynależność do jakiejś organizacji religijnej. Ewangelia stała się miernością autentyczności, więc z perspektywy protestanckiej protestanci już zupełnie inaczej definiują Kościół. Na przykład w anglikanizmie ich takim wyznaniem wiary jest 39 artykułów wiary autorstwa Tomasza Cranmera, co powstało 450 lat temu, zostało to spisane i Tomasz Cranmer napisał tak w 39 artykułach wiary. Kościół Chrystusa jest zgromadzeniem ludzi wierzących, gdzie głoszone jest nieskażone Słowo Boże i gdzie według Chrystusowego polecenia sakramenty, mówiąc sakramenty, ma na myśli chrzest i wieczerzę pańską, udzielane są należycie, tak jak wynika to z polecenia. Więc zupełnie inna definicja, nie związana z jakąś organizacją, nie związana z jakąś denominacją, związana z przyjęciem Ewangelii, czyli zgromadzenie ludzi wierzących, związana z głoszeniem nieskażonego Słowa Bożego i gdzie udziela się chrztu i przystępuje się do wieczerzy pańskiej. Jan Calvin, jeden z wielkich reformatorów, więc tak wierzą kościoły prezbiteriańskie, w książce, w swoim największym dziele Nauka albo Istota religii chrześcijańskiej napisał tak. Jeśli w jakimś kościele, i tutaj w jakimś kościele ma na myśli kaplicę czy budynek, widzimy czyste nauczanie i słuchanie Słowa Bożego, a sakramenty, znowu chrzest, wieczerza pańska, udzielane są podług postanowienia Chrystusowego, jest to bez cienia wątpliwości Kościół Boży. I baptyści w londyńskim wyznaniu wiary, nie wiem czy posiadacie, taka niebieska książeczka, londyńskie wyznanie wiary, bardzo takie solidne wyznanie, napisane w 1689 roku. W zasadzie tak samo odnosi się do tego, co napisał Jan Calvin. Nie ma tam definicji wprost, czym jest Kościół, ale jest bardzo podobnie, że kluczowe jest nowe narodzenie, które sprawia, że stajemy się częścią Kościoła i tam, gdzie głoszone jest czyste Słowo Boże, tam, gdzie chrzci się na wyznanie wiary, tam, gdzie przystępuje się do wieczerzy pańskiej i baptyści dorzucają członkostwo i dyscyplinę, tam w londyńskim wyznaniu wiary, to można nazwać Kościołem. Czym jest Kościół w Nowym Testamencie? Kościół to, jak doskonale wiecie, greckie słowo eklezja albo eklezja w zasadzie. 114 razy to słowo pojawia się w Nowym Testamencie i zazwyczaj odnosi się do zgromadzenia Kościoła. Do tych bożych ludzi, którzy wspólnie się gromadzą. W świecie greckim eklezja oznaczała zgromadzenie obywateli miasta. Czyli jeśli obywatele miasta właśnie w Grece spotykali się na przykład gdzieś na jakimś forum, to się nazywało eklezją, zgromadzeniem.
Dosłownie to słowo eklezja, o czym powiem za chwilę, oznacza zgromadzenie ludzi wywołanych. Greckie słowo echo oznacza wołać, więc eklezja albo echo lezja, może byśmy powiedzieli bardziej po polsku, to oznacza tych, którzy zostali wywołani i przyszli na jakieś spotkanie. 114 razy w Nowym Testamencie, 2 razy w Ewangelii Mateusza i inne Ewangelie nie używają słowa eklezja. Bardzo dużo w Dziejach Apostolskich i w listach Pawła, to tam przede wszystkim w odniesieniu do kościoła globalnego jako wszystkich wierzących gromadzących się na świecie, jak i lokalnego zboru. W Dziejach 7:38 i w Hebrajczyków 2:2 odnosi się do zgromadzenia Izraela. W Dziejach kilka razy odnosi się do opisu tłumu gromadzącego się przy amfiteatrze w Efezie. Więc tak naprawdę 109 razy odnosi się to do zgromadzenia Kościoła, a 5 razy do różnego rodzaju innych zgromadzeń. Ciekawe jest to, że tak mi się wydaje, że ciekawe, że tylko w Ewangelii Mateusza 2 razy to się pojawia, w innych Ewangeliach nie ma wzmianki o Kościele. W Dziejach Apostolskich eklezja odnosi się do lokalnych zgromadzeń. Najpierw w Jerozolimie jest tam powiedziana eklezja w Jerozolimie, zgromadzenie w Jerozolimie, później w Antiochii, Derbe, Listrze i Efezie. Dobrze. Drodzy, w jakim miejscu Pisma Świętego po raz pierwszy pojawia się mowa o Kościele? Gdzie po raz pierwszy znajdziemy wzmiankę o Kościele w Nowym Testamencie? W Ewangelii Mateusza, tak. Widzimy to nawet tutaj na slajdzie. Bardzo dobrze. W Ewangelii Mateusza w jakim kontekście? Nie, nie. To byłoby druga wzmianka. Piotr, dobrze. Co z tym Piotrem? Słucham? Klucze. Tak, po raz pierwszy wzmianka o Kościele pojawia się w Ewangelii Mateusza 16:18. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Zobaczcie, że kiedy Jezus wypowiada te słowa, apostołowie nie mówią, czy jego uczniowie nie mówią, co? Jakie kości? Co to jest Kościół? Nie mówią nic takiego. Chociaż pierwszy raz tam się pojawia to słowo. Mało tego, oni rozumieją, co to oznacza. Skąd zatem wziął się Kościół i dlaczego ich to nie zdziwiło? Eklezja, czyli zgromadzenie, więc ten werset można by oddać w następujący sposób. Jezus mówi, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję zgromadzenie moje, a bramy piekielne go nie przemogą. Polskie słowo Kościół, myślę, że to jest ciekawe, że polskie słowo Kościół już w samym brzmieniu tego słowa mówi nam coś o tym, jak nasi rodacy rozumieją Kościół. Otóż polskie słowo Kościół wzięło się od czeskiego słowa kostel. Czesi historycznie uważa się, że przynieśli do nas, czy od nich przejęliśmy chrześcijaństwo, chociaż one napływało z różnych stron. I oni mówili o tym, że oni przynoszą tutaj, chcą zakładać kostel, kostel, kostel. A kostel bierze się od łacińskiego castello. A castello oznacza zamek. I zobaczcie, kiedy dzisiaj wyjdziemy sobie gdzieś tam, spotkamy się z naszymi sąsiadami i ktoś powie, że idzie do kościoła, to co on ma na myśli? Ma na myśli budynek. I to mało tego, budynek, który dla wielu wygląda jak zamek. Jeśli przyjechałby do nas ktoś, kto nigdy nie był w naszej kulturze, nigdy nie widział murowanych budynków i popatrzy sobie na jakiś zamek albo pałac wybudowany i na większość budynków kościelnych w naszym kraju, nie będzie widział różnicy. Są takie same wieże, są tak samo grube mury, tak samo w środku dużo przestrzeni, zamek. I teraz nic dziwnego, że nasi rodacy nie rozumieją tego, czym jest Kościół. Na Kościół patrzą jako na zamek, jako organizację. Natomiast sednem Kościoła jest zgromadzenie, jest wspólnota. Stąd, kiedy Jezus mówi, zbuduję Kościół mój, uczniowie się temu nie dziwią, bo oni bardzo dobrze wiedzą, co oznacza zgromadzenie. Dlatego, że zgromadzenie Izraela miało ogromne znaczenie w Starym Testamencie.
I do tego właśnie chciałbym nawiązać i o tym dalej powiedzieć, o zgromadzeniu i motywie zgromadzenia w Starym Testamencie. Więc uważam, że Kościół jest kontynuacją Izraela. Że Kościół nie jest odzwierciedleniem Izraela, ale że Izrael istniał po to, aby przygotować istnienie dla Kościoła. I widać to od samego początku stworzenia świata, że w zasadzie za każdym razem, kiedy zmienia się coś w historii planu zbawienia, są tam obecne trzy rzeczy, trzy takie Boże nakazy. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Jest tam obecna ziemia, jakieś terytorium i jest tam obecne czynienie sobie poddanym, czyli działanie. W rodzaju 1.28, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, mówi im, jest napisane, błogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie, to jest pierwszy nakaz, napełniajcie ziemię, związany z tym, i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Więc mamy tutaj trzy rzeczy. Mamy ziemię, mamy nakaz rozradzania się i rozmnażania i mamy nakaz czynienia sobie poddanym. Więc Bóg stwarza człowieka i zobaczcie, człowiekowi jest źle, kiedy on jest sam. Adam przez jakiś czas jest sam, nie wiemy jak długo. Ma zwierzęta. I jest napisane, że nie znalazła się tam pomoc dla niego odpowiednia. Dopiero kiedy Bóg stworzył Ewę, Adam mówi, no teraz ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatka i od razu jest napisane, że będą stanowili jedno ciało. Więc zamiarem Boga nie jest to, aby człowiek był sam. Zamiarem Boga od samego początku jest zgromadzenie. Jest eklezja, jest grupa. Później następuje upadek Adama i Ewy, ale zobaczcie, że po ich upadku, po pierwszym grzechu, Bóg nie zmienił swojego wezwania do nich. Wezwanie pozostaje niezmienne. Rozradzajcie się i rozmnażajcie, czyńcie sobie ziemię poddaną. Jedyne, co się zmienia, to to, że konsekwencje ich grzechu sprawiają, że im będzie znacznie trudniej. Więc Ewa będzie rodziła w bólach, Adam będzie trudził się w swojej pracy. Nakaz został niezmienny. Ludzie rozmnażają się, upadają, mamy Kaina, mamy Abla. Świat robi się coraz gorszy, ale jest ludzi coraz więcej. Bóg zdecyduje się zesłać potop. I kogo ratuje przed potopem? Kogo? Noego, ale nie ratuje samego Noego. Zawsze ratuje grupę. I chociaż przemawia do pojedynczego człowieka, to przemawia do pojedynczego człowieka dla dobra grupy. Więc ratuje Noego z żoną i z jego synami i ich żonami. I zobaczcie, nakaz Boży pozostaje niezmienny. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie. Niech zaroi się od was ziemia, niech was będzie dużo na niej. To właśnie skrzypkowcy sobie biorą do serca ten werset mocno. Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc o to, ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym. Więc Bóg mówi, ja chcę być z wami, ja daję wam ziemię, wy się rozradzajcie, wyczyńcie sobie ziemię poddaną. Potem mamy wieżę Babel. Dlaczego Bóg zstępuje, znaczy wieżę Babel, mamy miasto Babel, wieża się nazywała Babel, miasto się nazywało Babel i było tam wieża. Dlaczego Bóg zdecydował się tam zstąpić? Dlatego, że oni stwierdzili, nie będziemy sobie czynić ziemi poddanej. Założymy sobie miasto i będziemy w tym mieście sobie siedzieć. I uczynimy sobie imię. Tam problemem nie jest to, tak mi się wydaje, że oni, to byli mądrzy ludzie, nie wydaje mi się, żeby oni spodziewali się, że zbudują wieżę, dzięki której dojdą do Boga. Raczej chodziło po prostu o wieżę wysoką aż do nieba. Po prostu jakaś ich duma, jako coś, z czego będą mogli być dumni. Oni chcieli po prostu się okopać w jednym mieście, żeby im było bezpiecznie i złamali ten Boży nakaz zaufania do Boga. Oni sobie zbudowali swoją własną arkę. I Bóg przyszedł tam i pomieszał ich języki. Po co? No po to, aby rozeszli się po ziemi. Po to zostały pomieszane języki. Więc mamy dalej to samo w Bożym planie. Cały czas mamy grupę, która ma czynić sobie ziemię poddaną i która ma się rozradzać. Gdy Bóg powołuje Abrahama, to pierwsze, co mu mówi w 12 rozdziale, to zobaczcie, że mówi, weź swoją rodzinę, czyli znowu grupę, chociaż przemawia do jednego, to chodzi o grupę. Ja daję tobie ziemię, a ty idź i tam mieszkaj i ciesz się tą ziemią. A kiedy Bóg zawiera przymierze z Abrahamem w 17
rozdziale, to mówi: jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną, bądź doskonały, ustanawię Boże przymierze między mną a Tobą i dam Ci bardzo liczne potomstwo. I dalej jest obietnica ziemi, że od rzeki do rzeki i tak dalej, to będzie Twoje. Zawsze chodzi o to samo. Trwaj w społeczności ze mną, zawieram przymierze, bądźcie ze mną. Adamie i Ewo, bądźcie ze mną. Kain i Abel, bądźcie ze mną. Noe, bądźcie ze mną. Po Babelu Bóg przychodzi do Abrahama, bądźcie ze mną. I zawsze jest to ten sam Boży nakaz. Później mamy Izaaka i później mamy Jakuba, który ma 12 synów, 12 plemion. Wchodzą do Egiptu. I Bóg w wyjścia 3:7 mówi: napatrzyłem się dość na niedolę mojego ludu, chcę ich wyprowadzić z Egiptu. I co im mówi? Daję wam ziemię, to jest bardzo dobra ziemia, wy tam idźcie, cieszcie się tą ziemią, rozradzajcie się i rozmnażajcie i trwajcie w społeczności ze mną. I sens prawa jest taki, że Bóg daje prawo, aby ludzie trwali w społeczności z Nim. Wszędzie mamy ten sam motyw, czyli motyw grupy, motyw rozmnażania, motyw przymierza, posłuszeństwa, uwielbienia i do tego jeszcze motyw ziemi. Bóg nazywa Izraela swoim synem, w Wyjściu 4:22 swoją żoną, w Ezechiela i tak jest sens księgi Ozeasza swoją winnicą, w Izajasza 5 swoją trzodą, w Ezechiela swoją świątynią. I za chwilę zobaczymy, że dokładnie w ten sam sposób odnosi się później do Kościoła i zobaczcie, dokładnie te same rzeczy tyczą się Kościoła. Kościół jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi, jesteśmy nazwani oblubienicą Chrystusa, jesteśmy nazwani winnicą pańską, jesteśmy nazwani trzodą, jesteśmy świątynią w tym sensie, że jesteśmy świątynią Ducha i że Duch Boży mieszka w nas. No i szczególne znaczenie w czasach Starego Testamentu miało zgromadzenie Izraela. Biblia Warszawska bardzo fajnie to ujmuje, czego już nowsze tłumaczenia nie robią. Jest napisane: zwołaj zbór Izraela. Zbór, czyli zwołaj eklezję Izraela. Septuaginta, czyli grecka wersja Starego Testamentu, mówi o eklezji. I zgromadzenie Izraela miało bardzo istotne znaczenie. Izrael zgromadzał się w zasadzie dla trzech celów. Jeśli macie taki nawyk, ja od kilku lat czytam Biblię od początku do końca. Zaczynam 1 stycznia, kończę gdzieś w połowie grudnia, 4 rozdziały dziennie, całą Biblię w rok można przeczytać. Jest to bardzo motywujące, bo jeśli wiem, że dzisiaj mi się nie chce, albo jestem zmęczony, albo mam zajęty dzień i nie mogę, to jeśli dzisiaj nie przeczytam, jutro będę musiał przeczytać 8. A jak jutro nie przeczytam i dzisiaj, to będę musiał 12. To już się staje nierealne. Więc nawet jeśli komuś jest ciężko, albo ciężko mu idzie przez księgi kapłańskie czy księgi liczb, to bardzo motywacyjne jest czytanie Biblii codziennie. Naprawdę polecam, szczerze, jest to coś wspaniałego, wspaniała przygoda. Za każdym razem odkrywam cały czas nowe rzeczy. I 2 lata temu zrobiłem sobie właśnie takie założenie, że czytałem, chcąc odnaleźć Kościół w Starym Testamencie. I za każdym razem, kiedy pojawia się hebrajskie słowo kahal, a greckie słowo eklezja odnośnie Izraela, to widać, że Izrael gromadzi się zawsze dla trzech celów. Pierwszym jest budowa i służba. Na przykład w Księdze Wyjścia 35 możemy przeczytać: Mojżesz zgromadził cały zbór synów izraelskich i rzekł do nich: oto co Pan nakazał czynić. I tam im to wszystko wykłada. Drugim powodem, dla którego spotyka się zgromadzenie Izraela, jest świętowanie i składanie ofiar, czyli tak naprawdę uwielbienie Boga. Zgromadzali się oni kilka razy w roku, aby wspólnie jako naród, jako grupa oddać Bogu cześć. I tak Księga Kapłańska, Bóg mówi: weź Arona i z nim jego synów oraz szaty, oliwę do namaszczenia, cielca na ofiarę za grzech, 2 barany, kosz prześników, cały zbór zgromadź u wejścia do namiotu zgromadzenia. I trzecia rzecz, dla której się spotykają, to spotykają się dla nauczania. Pan rzekł do mnie: zgromadź mi lud, a ja obwieszczę im moje słowa. W niezwykły sposób opisane jest to w księdze Nechemiasza. Kiedy zbudowali oni mur i chociaż byli bezpieczni tak fizycznie, to duchowo tam prawie nie było życia. I zgromadzili cały znowu zbór Izraela i w Nechemiasza 8, już zobaczę, czy mam to wrzucone, nie mam, to więc wam przeczytam, Nechemiasza 8 rozdział i czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, a od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, którzy mogli zrozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. I Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, powiedział: amen, amen. Następnie skłonili głowy, oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi.
W zasadzie dla tych trzech rzeczy w Starym Testamencie odbywa się zgromadzenie Izraela. Czy nie brzmią one podobnie do tego, co my robimy? Gromadzimy się jako Kościół dla budowy, a w zasadzie dla służby. Gromadzimy się dla uwielbienia Boga i gromadzimy się dla nauczania. Jest jeszcze jedna rzecz, dla której gromadzi się zbór Izraela w prawie. Zgromadza się po to, aby kogoś ukamienować. Więc gromadzą się dla dyscypliny, albo powiedzielibyśmy gromadzą się dla członkostwa, kiedy kogoś należy wyłączyć z ludu. Dokładnie to samo jest nakazem dla Kościoła. Jeśli idziemy dalej przez Stary Testament, to wraz z rozwojem Izraela widzimy, jak ten naród coraz bardziej psuje się duchowo. Najpierw potrzeba sędziów, potem potrzeba królów, potem Bóg posyła proroków, oni stale upadają, aż zaczynają się pojawiać zapowiedzi czegoś nowego. Wcześniej były zapowiedzi takie głównie mesjańskie, dotyczące tego, że proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan, już w rodzaju 3, że będzie potomek Ewy, który zmiażdży węża, ale w księgach prorockich pojawiały się zapowiedzi nowego przymierza i nowego ludu. Na przykład w Jeremiasza 31 jest napisane tak, 31 do 34. A oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach. Złożę mój zakon w ich wnętrzu, wypiszę go na ich sercach. Ja bowiem będę ich Bogiem, oni będą moim ludem. I już nie będą nawzajem siebie pouczać, mówiąc poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Więc pojawia się zapowiedź nowego ludu, nowego Izraela. Izraela nie, który będzie musiał siebie pouczać, ale który będzie miał prawo w swoim sercu. Nie taki, który będzie od Boga odchodził, ale że on sam, jakby Bóg będzie pośród nich obecny. Później w księdze Ezechiela, Ezechiela 36, 24-29. I zbiorę was spośród narodów i zgromadzę was, zgromadzę, ze wszystkich ziem, więc zgromadzenie, sprowadzę was do waszej ziemi, pokropię was czystą wodą i staniecie się czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. Usunę z waszego serca ciała, z ciała serca kamienne, dam serca mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza. Uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem i wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. Sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu. Bóg przemawia do grupy, Bóg mówi o ziemi, Bóg mówi o tym, że ich będzie rozmnażał, że będzie ich więcej, że będzie im błogosławił. Więc nic się nie zmienia. Pojawia się to jest zgromadzenie, pojawia się ziemia, pojawia się posłuszeństwo, życie z Bogiem. Różnica tylko jest taka, że wszystko, Bóg mówi, ja to wszystko zrobię. Ja zawrę z wami przymierze i ja to wszystko zrobię. Więc kiedy przychodzi Jezus i mówi o tym, że On zakłada zgromadzenie, to oni rozumieją, o co chodzi. To dla uczniów nie ma nic obco brzmiącego. Dla nas jest, kiedy może pojawia się po raz pierwszy słowo Kościół, ale oni mówią, przychodzi Jezus i mówi, ja zbuduję moje zgromadzenie. To oni wiedzieli, czym to zgromadzenie ma się zajmować z miejsca, bo tym samym się zajmowało zgromadzenie Izraela w Starym Przymierzu. Oni wiedzieli, do czego Jezus się odnosi. Nie było dla nich w tym nic dziwnego. I rozumieli, tak mi się wydaje, że jest to spełnienie tych właśnie proroków, którzy zapowiadali, że Bóg zgromadzi lud i więc będzie Jego zgromadzenie w ziemi. Stąd spodziewali się tego, że Jezus będzie fizycznym królem i że On tam zaprowadzi już teraz swoje królestwo. Tego się spodziewali, tego chyba się spodziewał Judasz i potem był rozczarowany, że Jezus mówi, że to nie królestwo z tego świata. Tego oczekiwali Jego uczniowie, kiedy się kłócili, kto będzie ważniejszy. Bo rozumieli, że to Jezus mówi o tym właśnie zgromadzeniu. Stąd też nawiązanie, kiedy Jezus mówi o nowym narodzeniu, narodzeniu się z wody i z ducha, to odnosi się do Ezechiela, gdzie Bóg mówi, że On ich oczyści wodą i da swojego ducha i to będzie Jego zgromadzenie. Więc zobaczcie, kiedy Jezus odchodzi z tej ziemi i posyła swoich uczniów, mamy dokładnie te same elementy. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Czyli rozmnażajcie się, w sensie duchowym, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać, więc jest ta relacja z Bogiem, posłuszeństwo, to uwielbienie, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Więc czyńcie sobie ziemię poddaną, rozmnażajcie się, trwajcie w społeczności ze mną, a ja w tym wszystkim jestem z wami.
Jezus określa uczniów, określa Kościół tak samo, jak określał Izraela. Swoim synem, oblubienicą, winnicą, trzodą, świątynią. Dokładnie te same odniesienia. Więc różnica pomiędzy Izraelem a Kościołem jest taka, że częścią Izraela było się przez urodzenie, częścią Kościoła jest się przez nowe narodzenie, ale nie przez urodzenie fizyczne. Inaczej jest rozłożony akcent, jeśli chodzi o zarządzanie. W Izraelu to byli królowie, tutaj mamy, czy w Izraelu Duch Święty był obecny tylko na niektórych i oni często sprawowali władzę, tutaj jest obecny we wszystkich wierzących. W Izraelu obrzezanie było tym znakiem przynależności do ludu Bożego, w Kościele jest to chrzest. Zmieniło się Duch Święty, który był w Izraelu do niektórych, teraz jest dla wszystkich wierzących i w końcu system prawny był w Izraelu, w Jezusie ten system prawny został wypełniony. Jezus wypełnia świątynię, święta, kapłaństwo i królestwo. I oczywiście chrześcijanie są podzieleni w kwestii tego relacji Izraela i Kościoła. Jest kilka koncepcji, ale moim skromnym zdaniem uważam, że Izrael był powołany po to, aby być zapowiedzią Kościoła. Więc Kościół nie jest planem B. Kościół od początku był w Bożym planie i to, co było wcześniej, dążyło do tego, aby przygotować Kościół. Kilka wersetów, które też o tym mówią, o tej relacji Starego Testamentu do Nowego Izraela, do Kościoła. Przypowieść o winnicy w Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi do faryzeuszów, dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I to mowa o Kościele. W Galacjan, jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Więc już nie w Izraelu są potomkowie Abrahama, ale ta obietnica dana Abrahamowi o licznym potomstwie przez wiarę realizuje się w Kościele. W liście do Rzymian, albowiem nie jest ten Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Więc stajemy się jakby duchowym Izraelem. Pierwszy Koryntian, to jest bardzo ciekawy werset. A to wszystko na tamtych przyszło. W jakim celu to przyszło na Izraela? Tam jest mowa o tym, jak oni wędrowali po pustyni. Tam skała, z której pili, tą skałą był Chrystus. Zobaczcie, po co to istniało? To wszystko przyszło na tamtych. W jakim celu? Dla przykładu. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Więc oznacza, że tamto było przygotowaniem, abyśmy z tamtego mogli się nauczyć my. Tamto było przygotowaniem, celem jest Kościół. Ja tutaj mi się obrazek przesunął, więc wam przeczytam z Kolosan. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Tam był problem w Kolosach odnośnie przestrzegania prawa i tego, jak się do tego ustosunkować. Apostoł Paweł mówi, wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Więc te rzeczy, które były związane z Izraelem, z prawem, były cieniami, rzeczywistością jest Chrystus. I w końcu cały list do Hebrajczyków tak naprawdę mówi o tym, że wszystko tamto było po to, aby wypełniło się to w Chrystusie i jako Kościół jesteśmy spełnieniem tego Bożego zamiaru. Więc nie będzie już żadnego nowego ludu. Następnym wydarzeniem, na które czekamy, jest powtórne przyjście Chrystusa. Kiedy Chrystus połączy się już z Kościołem fizycznie, czekamy na nowe niebo i nową ziemię. I zobaczcie, jest ta sama obietnica. Czekamy na co? Na bycie z Bogiem, tak jak Pan Bóg od początku wzywał. Czekamy na nowe niebo i nową ziemię, tak jak to było od początku. Będziemy tam w grupie, a nie w pojedynkę. I będziemy tam dla uwielbienia Boga. Kościół od początku był w Bożym planie. Kościół będzie na wieki z Chrystusem. Kościół nie jest planem B. Kościół od początku był w Bożym sercu. Więc zobaczcie, jakiej niezwykłej dostąpiliśmy przywileju, jakiego niezwykłego. Niektórzy mówią, no ja to chciałbym żyć kiedyś, zobaczyć tam, jak to było kiedyś w Izraelu albo w czasach Jezusa. No niby tak, na jeden dzień może chciałbym. Ale zobaczcie, mamy Ducha Świętego, wszyscy, nie tylko pojedynczy. Mamy dostęp do Boga nie w świątyni, ale mamy dostęp do Boga po prostu tam, gdzie jesteśmy, przez Ducha, przez Chrystusa. Mamy obietnicę, nie że nie wiemy, co przyjdzie. Czekamy na nadejście jakiegoś Mesjasza. Mamy jasno powiedziane, że Chrystus powróci, że będzie nowe niebo, nowa ziemia. Nie wiemy do końca, jak tam będzie, ale na pewno będzie fantastycznie na podstawie tych przesłanek, które mamy w Biblii. Więc cieszę się, że jestem częścią Kościoła. Nie żałuję, że nie jestem częścią Izraela. Nie żałuję, że nie żyłem w czasach Jezusa. Super byłoby to oglądać,
ale cieszę się z tego, że Bóg postawił mnie w takich czasach, a nie innych, że ten Kościół się rozwija. Kiedyś jeden z biblistów czy z historyków Kościoła robił badania. Wyobraźcie sobie, że wyliczył, że nie było takiego roku, w którym Kościół byłby mniejszy niż w roku minionym. Wedle jego obliczeń. Oczywiście tych obliczeń można zrobić mniej więcej na 200 lat, kiedy są prowadzone statystyki. Ale tam, gdzie miał dostęp do różnych badań, różnych zapisków, statystyk, nie było takiego roku, żeby Kościół w minionym roku był większy globalnie niż w tym kolejnym roku. Chrystus troszczy się o swój Kościół, rozwija ten Kościół, wzywa nas do tego, abyśmy szli na całą ziemię i czynili uczniami. I tę ziemię nie zdobywali w tym sensie, że my tam, wiecie, flagi będziemy wbijać, ale zdobywali ją dla Jego chwały, a On powróci, zaprowadzi nowe niebo i nową ziemię. Czekamy na to z utęsknieniem. Kościół nie jest planem A, nie jest planem B, planem A był od początku. Cała historia Starego Testamentu biegnie do krzyża i potem biegnie od krzyża, biegło dla stworzenia Kościoła i teraz biegnie i Pan Bóg używa swojego Kościoła w każdym plemieniu, narodzie i języku. Cieszmy się z tego, doceniajmy to i dziękujmy Bogu za ten przywilej. Amen. Czy są jakieś pytania albo komentarze? Myślę, że będzie taki czas, kiedy w szczególny sposób Pan Bóg dotknie tego narodu. Rzymian 11 rozdział o tym mówi. Ale myślę, że niebezpieczeństwem jest myślenie o tym, że Bóg ma dwa swoje ludy. W sensie Izrael jest jednym Jego ludem, ten dzisiejszy Izrael i Kościół. Nie. W sensie każdy Izraelita, jeśli chce być zbawiony, zbawiony będzie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, nie dlatego, że jest Izraelitą. Więc nie mówię, że Kościół zastąpił Izraela, ale że jest kontynuacją, albo Izrael był po to, żeby przygotować Kościół. Czy taki kościół, taka społeczność wierzących w dzisiejszym czasie nie jest taką trochę jazdą motocyklu? To zależy, w jakim celu ten kościół domowy się spotyka. Na pewno o kościele, o prawdziwości kościoła nie świadczy to, że on jest zalegalizowanym związkiem wyznaniowym w jakimś kraju. Nie. Zgadzam się z tym i o tym będę mówił na drugim wykładzie, że kościół konstytuuje to, że jest tam, czyli że Kościół składa się z ludzi wierzących, to po pierwsze odrodzonych, po drugie, że jest tam głoszone prawdziwe Boże Słowo, po trzecie, że sprawuje się, że chrzci się tam i sprawuje pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, no a skoro się chrzci i sprawuje pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, to jest tam też członkostwo i dyscyplina. Więc Kościół domowy, jeśli spełnia te warunki, myślę, że jest Kościołem. Ale w naszej polskiej rzeczywistości często bywa tak, oczywiście nie zawsze, że te kościoły domowe są tworzone przez ludzi, którzy w żadnym zborze nie są w stanie funkcjonować. Wiecie, to przez takich ludzi, którzy leżą sobie czasami w łóżku i myślą sobie, wszyscy wierzący są głupi, tylko ja jestem mądry. Wszystkie kościoły są zwiedzione, tylko ja wiem, jaka jest prawdziwe chrześcijaństwo. Kiedy staje się takim, coś takiego się tworzy, czyli taki mocno separatystyczny, mający siebie za jedyny prawdziwy, mówiący, że wszyscy inni są źli i niedobrzy, to wtedy oczywiście ciężko mieć pozytywny stosunek do takich kościołów. A zazwyczaj takimi one się tworzą, ale na szczęście nie zawsze. Często po prostu gdzieś w jakimś mieście jest kilkoro wierzących z różnych zborów, do których dojeżdżają z tej miejscowości albo jakiejś wsi i w końcu decydują się, po co dojeżdżać, jak może załóżmy tutaj nasz zbór. I wtedy jakieś inne zbory ich wspierają i oni po jakimś czasie stają się już samodzielnym zborem. W jakimś sensie oczywiście rodzina jest kościołem domowym, takim pierwszym naszym kościołem. No tak, ale to wtedy ten kościół w takim trochę cudzysłowie bym to traktował. Kościół jako, ta rodzina jako kościół w sensie środowiska rozwoju wiary. Więc w żaden sposób nie deprecjonuję kościołów lokalnych, ale myślę, że trzeba zobaczyć też, co motywuje kościołów domowych, co motywuje, że ten zbór tam powstaje, albo dlaczego oni się skąd się odłączają, co tam jest w tych sercach. Często jest tam dużo pychy, ale nie zawsze, więc też bądźmy ostrożni w osądzaniu tego. Mm-hmm.
No, znowu to jest trudne pytanie. Jeśli jest tam wspólnota Ewangelii, w sensie wiara w to, że zbawienie jest tylko w Chrystusie, z łaski, przez wiarę i że człowiek w żaden sposób nic do tego nie może dodać, oczywiście, że ludzie nawracają się w kościele rzymskokatolickim, ale w większości te grupy potem wychodzą z tego kościoła. Dlatego, że kościół rzymskokatolicki jako organizacja, no oni są poważnym zagrożeniem. Więc często, jeśli się dobrze rozwijają, to biskupi czy proboszcze jakiegoś księdza biorą, żeby sprawował nadzór nad tą grupą i często albo te grupy wtedy już przestają być takie ożywione i gdzieś idą na różnego rodzaju kompromisy, albo wychodzą z tego kościoła i zakładają coś nowego. Myślę, że to się bardzo różnie dzieje. Mam takiego znajomego, który on się nawrócił, on był częścią wspólnoty rzymskokatolickiej i nawrócił się, to był mój kolega z liceum i nawrócił się, został członkiem naszego zboru w Chojnicach, ale jego ciocia prowadziła wspólnotę, taką właśnie neokatechumenat, dziękuję. I dobrze się rozwijali, jak się z nimi rozmawiało, mówili bardzo podobnie do nas, w sensie tego biblijnego języka, zrozumienia tego, w jaki sposób człowiek dostępuje zbawienia. Nieźle się rozwijali, ale bardzo szybko tam po prostu biskup zrobił porządek z tą grupą i oni dzisiaj nie są już częścią kościoła, stali się kościołem domowym, ale też odpływają w jakieś takie dziwne klimaty, więc często to są ludzie bardzo poranieni. No, tak. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytanie albo komentarz odnośnie tego tematu? Nie ma. To mamy 15 minut i za 15 minut przystąpimy do cech Kościoła, co sprawia, że Kościół różni się od grupy biblijnej.